Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, gdyż drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Panieńskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, podczas tej niedzieli Pan Jezus mówi do nas o modlitwie. Kiedy badamy historię ludzkości, archeologię, to dowiadujemy się, że człowiek ten pierwotny nazwany został jako istota religijna, człowiek religijny. Nauka ma nawet specjalne określenie na takiego człowieka: homo religiosus, człowiek religijny. Bo kiedy odkrycia archeologiczne dokonują różnych badań, pokazują, że przy tych pierwotnych szkieletach odnajduje się jakieś przedmioty kultu, jakieś też świątynie, miejsca modlitw, co potwierdza, że na początku, kochani, nie było ateizmu. Pierwotny człowiek nie mówił: nie ma Boga. Pierwotny człowiek, który nie znał jeszcze Kościoła, Pisma Świętego, bo to przecież tysiące lat przed Mojżeszem, przed Żydami. Pierwotny człowiek przeczuwał, że istnieje jakaś istota najwyższa, która panuje tym światem, i do tej istoty najwyższej się zwracał w modlitwach, prosił o ochronę przed pożarami, przed powodziami, aby ziemia też wydała obfite plony, żeby ludzie mogli żyć.
To wszystko, kochani, podprowadza nas pod to, że człowiek stworzony na Boży obraz i podobieństwo ma w sercu to przeczucie, tę pieczęć, że Bóg istnieje. I na początku modlił się tak, jak potrafił. Oczywiście robił to też błędnie, bo myślał, że słońce jest Bogiem, że księżyc jest Bogiem, że woda czy ogień jest Bogiem. My dzisiaj znamy objawienie i wiemy, że Bóg jest osobą. I kiedy my się modlimy, to moje ja, moja osoba spotyka się w tym momencie z osobą Boga. I to jest najważniejsze. Nie tylko moje uczucia, czy ja coś czuję, czy ja coś nie czuję, bo wtedy bym się modlił do swoich uczuć, do swoich emocji. A tu chodzi o obiektywne spotkanie z tą najwyższą osobą Boga. Modlitwa to rozmowa. I tak jak w rodzinie trzeba ze sobą często rozmawiać, tym bardziej z Bogiem. Kiedyś pewne małżeństwo przeżywało takie problemy osobiste. Oczywiście wynikało to z tego, że mąż wyjechał za granicę do pracy, a my wiemy, że zawsze taka rozłąka nie jest dobra dla małżonków. Ja im tłumaczę, że nawet kiedy tutaj razem są w Polsce, pojawiają się problemy, kiedy razem żyją, a co dopiero, kiedy żyją osobno, jedno za granicą, drugie w Polsce, te problemy się nawarstwiają. I pytam się, ale jak często wy ze sobą rozmawiacie, dzwonicie, komunikujecie? On mówi, raz w tygodniu. Przestraszyłem się, bo pomyślałem, przecież to bardzo mało. Mąż i żona, żeby raz w tygodniu ze sobą rozmawiać. Trzeba częściej. Kochani, a jak często ja rozmawiam z moim Bogiem na modlitwie? Raz w tygodniu to znacznie za mało. Kiedy na was patrzę, to jestem przekonany, że na pewno częściej się modlicie. I jestem zbudowany tym, kiedy myślę o tym, jak modlą się wsprzecznie dzieci, młodzież, dorośli, tata, dziadek, babcia, kiedy zwracają się do Boga: Ojcze nasz, Bóg jest naszym Ojcem. I to nadaje, kochani, sens całemu naszemu życiu. Tej modlitwy dzisiaj Pan Jezus nas nauczył. Bóg jest naszym Ojcem. Niedawno byłem z wycieczką w piwnicach, w tym obserwatorium astronomicznym, które na pewno doskonale znacie, byliście na pewno w piwnicach. Jakże niezwykłe było to, kiedy przewodnik nas oprowadzał i pokazywał ten układ planetarny w miniaturze, te odległości pomiędzy planetami rozmieszczone właśnie w tym planetarium, można to zwiedzać. I jakże niezwykłe są te odległości: Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. Gdyby Ziemia była troszeczkę bliżej Słońca, na przykład na miejscu Wenus, nie byłoby życia na Ziemi, bo wszystko by się spaliło, za wysoka temperatura. Gdybyśmy byli troszeczkę dalej od Słońca, na przykład tam, gdzie Mars, byłoby za zimno, też nie moglibyśmy żyć na naszej planecie. Nasza planeta Ziemia znajduje się w takim idealnym miejscu, w tym Układzie Słonecznym, gdzie nie jest ani za zimno, ani za ciepło. To jest, kochani, cud, że w tak ogromnym kosmosie jest taka Ziemia, gdzie my żyjemy, ludzie, życie biologiczne, duchowe, i to wszystko dzięki Bogu Ojcu. I mamy też, kochani, tę modlitwę, którą uczymy się od dzieciństwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie jest łatwo
wypełnić wolę Pana Boga. Dlaczego? Bo po grzechu pierworodnym człowiek chce wypełniać swoją wolę, swój plan na życie, żeby było po mojemu, tak jak ja chcę, a nie tak jak, Panie Boże, Ty zaplanowałeś. Ten błąd popełnili już Adam i Ewa, ten błąd popełnia każdy z nas, także ludzie, osoby, które chcą na przykład zmienić sobie płeć. Bóg stworzył go jako mężczyznę, stworzył ją jako kobietę, ale człowiek mówi: nie, Panie Boże, będzie po mojemu, moja wola, i ktoś zmienia sobie płeć. Bóg powołał małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety. Nie, Panie Boże, będzie po naszemu, bądź moja wola. Będzie związek jednopłciowy, a więc człowiek odwraca to, co Pan Bóg zaplanował, do góry nogami, a zawsze, kiedy człowiek chce zmienić plan Pana Boga, to może stworzyć tylko jakąś karykaturę związku, bo przecież Boga nikt nie poprawi. A z drugiej strony, kochani, dzisiaj tyle mówi się o ekologii, żeby dbać o naturę, żeby nie zmieniać natury, bo najlepsze jest to, co naturalne. I z jednej strony człowiek chroni naturę, żeby jej nie zmieniać, ale gdy chodzi o ludzkie ciało, to mówimy: trzeba zmienić płeć. Zadbajmy też o tę naturę, o ekologię człowieka, bo to, co Bóg stworzył dla człowieka, to dla niego jest najlepsze. W modlitwie Ojcze Nasz słyszymy też o przebaczeniu. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To zadanie też nie jest proste. Bo zobaczmy, jak trudno dzisiaj w niedzielę było tę modlitwę odmówić na przykład na Ukrainie. Co musi czuć człowiek na Ukrainie, kiedy modli się: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, tym, którzy zniszczyli nasze miasta, zamordowali kogoś z mojej rodziny albo i samemu człowiekowi wyrządzili jakąś krzywdę. My znamy ich ból, bo to samo przeżywali Polacy w czasie II wojny światowej wobec Niemców hitlerowców. Ale i wtedy znaleźli się ludzie, którzy potrafili to wypełnić, choćby święty ojciec Maksymilian Maria Kolbe, kiedy umierał w bunkrze głodowym przez 14 dni, tam odmawiał różaniec i wypowiadał te słowa, myśląc też o hitlerowcach: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie jest to łatwe, ale jest to jedyna droga, żeby w świecie przerwać ten łańcuch, tę spiralę zła, nienawiści. I jako pierwszy uczynił to Pan Jezus na krzyżu. Gdy na nasze zło, agresję, odpowiedział tym przebaczeniem i miłością. Zacznijmy od dzisiaj ten pokój budować w swoim sercu, w naszych rodzinach, w naszej parafii, a później na świecie. Amen.